Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wybiła 18. Spotykamy się na kolejnej zagwozdce księgowego, już 17 tym razem. Tu Magda, Chosiawa z Mentoris. Jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie. Zanim przejdę do wszystkich kwestii organizacyjnych i do omówienia tego problemu sytuacyjnego, który Wam zadałam jako zagwozdkę dwa dni temu, proszę dajcie mi tylko znać w komentarzu, że mnie widać, że mnie słychać. Jak widzicie, jestem dzisiaj trochę w kolorach bojowych. Kolor czerwony, kolor bojowy. Jest już, słuchajcie, prawie 170 osób zapisanych do klubu księgowego. Przerosło to moje najśmielsze oczekiwania. Bardzo się cieszę i stąd ten nastrój bojowy, bo będę walczyć. Będę walczyć o to, żebyśmy byli na bieżąco z wszystkimi przepisami podatkowymi i księgowymi. Chce mi się dalej działać, bo wiem, że tyle osób zaufało i tyle osób wierzy w to, że klub będzie fajną sprawą. Więc bardzo się cieszę. Powiem już na początku, że zapisy do klubu zamykamy dzisiaj o 22.00, więc jeżeli ktoś z Was się jeszcze nie zapisał do klubu księgowego, to koniecznie zajrzyjcie na stronę w linku w komentarzu. Tam będzie link do zapisów i e, sprawdźcie, czy klub księgowego nie jest czymś jednak dla Was. Ewa, witam Cię bardzo serdecznie. Widać i słychać. Elita, e, super. Dobra. Dziewczyny, widzę, że wszystko jest ok. Z kwestii organizacyjnych, yy, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak wygląda zagwostka, yy, będę tutaj omawiać, rozwiązywać problem sytuacyjny, tym razem dotyczący korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z wejściem w życie przepisów z dniem 1 stycznia 2020 roku dotyczących białej listy podatników i mechanizmu podzielonej płatności. Zanim jednak omówię tą sytuację, yy, Właśnie kwestie organizacyjne. Samo omówienie tej sytuacji potrwało około 20 minut. Potem będzie czas na krótki quiz, więc zostańcie do tego momentu, bo tak jak i ostatnio, tak i teraz będę miała pytania quizowe sprawdzające wiedzę. Będziecie mogli przetestować zrozumienie tego, o czym tu mówimy. No i na końcu popowiadam trochę jeszcze o klubie księgowego dla tych, którzy będą chcieli jeszcze zapytać o jakieś kwestie związane z klubem, bądź zapytać o kwestie związane z samą zagwostką księgowego, czyli z tym, o czym będziemy mówić dzisiaj. Wtedy też będzie można oczywiście pobrać PDF, ale to dopiero wtedy, kiedy pojawi się quiz, więc na razie wstrzymajcie się z komentowaniem PDF pod tym live'em. Ok, szanując wszystkich czas i mój i wasz, przejdę może do samej Zagwostki, widzę jeszcze, że jest Ewa, Aneta, Elżbieta. Wszystkie Was witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że wszyscy mnie widzą, wszyscy mnie słyszą. No to teraz spróbujmy się przełączyć i omówić sobie tą kwestię zagwostki. Przypomnę Wam, widzę, że już widzicie mój ekran, więc ja też się przełączę. Że sytuacja dotyczyła firmy Bajtel, jednoosobowej działalności gospodarczej, czynnego podatnika VAT, który, która zakupiła 8 stycznia, wtedy była dostawa towaru, komputery o wartości 18 tysięcy złotych netto, plus 23% podatek VAT. Potwierdzeniem zakupu była faktura, którą otrzymała 10 stycznia. Na fakturze była adnotacja mechanizm podzielonej płatności, no bo ma towary z załącznika numer 15 do ustawy o VAT. Zaksięgowała sobie oczywiście firma Bajtel z, z datą 10 stycznia tą fakturę zakupu, czyli z datą wystawienia w podatkowej książce przychodów i rozchodów. 8 lutego e, ta firma Bajtel zapłaciła za fakturę na rachunek znajdujący się poza białą listą podatników zwykłym przelewem, czyli nie w mechanizmie podzielonej płatności. I od tej daty przelewu zakładamy, że nie upłynęło jeszcze e, 3 dni. Zastanawiamy się teraz, co... Firma Bajtel może zrobić, czy ona musi skorygować koszty uzyskania przychodów, czy też nie. No bo właśnie, jeżeli sobie spojrzymy na ten przykład, to zobaczymy, że mamy dwa magiczne słowa: mechanizm podzielonej płatności i biała lista podatników. I z tym kojarzą nam się te zmiany, które weszły właśnie w życie, te zmiany w przepisach od 1 stycznia 2020 roku, które mówią o tym, że jeżeli Dokonamy przelewu na rachunek spoza białej listy w określonych przypadkach. Oczywiście zaraz sprawdzimy, czy tutaj te przypadki są, te warunki są spełnione. No to nie możemy do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć takiego wydatku, który w ten sposób został e, sfinansowany. Drugi to mamy mechanizm podzielonej płatności, gdzie musimy zapłacić w mechanizmie podzielonej płatności. No i odwołuję się tutaj, bo mówimy o ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na to, że e, mówimy o panu. Janku, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W związku z tym artykuł 22p ma tutaj jak najbardziej zastosowanie. Ja bym się w pierwszej kolejności skupiła na tym przelewie, nie na rachunek z białej listy podatników. Na pewno tutaj pan firma Beitel miała obowiązek na ten rachunek przelać. Tutaj jest informacja, że nie, nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kosztu który e, w tej części w jakiej płatność e, dotycząca transakcji powyżej 15 tysięcy złotych pomiędzy przedsiębiorcami została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień przele e, zlecenia przelewu w przypadku dostawy towaru lub świadczenia usług potwierdzonych fakturą dokonanych przez dostawcę, który jest podatnikiem VAT czynnym. No i teraz sobie zobaczmy jaka tu była sytuacja. To mamy kupujący firma Bajtel jest przedsiębiorcą podatnikiem VAT czynnym. Z drugiej strony jest sprzedawca, który też jest podatnikiem VAT czynnym, dokumentuje tą dostawę towarów fakturą, a wartość jest powyżej 15 tysięcy złotych, bo jeżeli dodamy podatek VAT do tych 18 tysięcy złotych netto, a pamiętajmy, że wartość transakcji, jednorazowa wartość transakcji, to jest cała kwota, nie kwota netto, czyli nie ta kwota, którą firma Bytel wrzuciłaby w koszty, mówiąc potocznie, tylko cała wartość tego zamówienia. No to, żeby dokonać korekty, to trzeba by było tak, mieć właśnie sprzedawcę podatnika VAT czynnego, i tutaj mamy ten warunek spełniony, a dostawa towarów dokumentowana jest fakturą. Po drugie, płatność dotyczy transakcji pomiędzy przedsiębiorcami o wartości powyżej 15 tysięcy złotych. Jeżeli ta płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż z białej listy podatników, no to mamy obowiązek, dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów z datą zapłaty, tak? czyli w tym dniu, w którym dokonaliśmy zapłatę na niewłaściwy rachunek. Czyli te warunki do korekty kosztów uzyskania przychodów ze względu na zapłatę nie na białą listę podatników oczywiście są tutaj spełnione, ale ponieważ nie minęły 3 dni, jeżeli Bajtel zawiadomi w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu naczelnika Urzędu Skarbowego, uwaga, właściwego dla wystawcy nie dla nabywcy, nie dla sprzedawcy, tylko wystawcy faktury, a w tym wypadku wystawca i sprzedawca to ta sama osoba, to nie będzie musiał korygować kosztów. Czyli w ten sposób Bajtel może uniknąć i to nie było dla Was zaskoczeniem widziałam po komentarzach, że generalnie stwierdzaliście, że tutaj można złożyć to zawiadomienie za FLR i w ten sposób uniknąć konsekwencji negatywnych z tego tytułu. Natomiast mamy jeszcze drugi problem. Drugi problem polega na tym, że yy, Płatność za tą fakturę miała zostać dokonana w mechanizmie podzielonej płatności, a została dokonana przelewem zwykłym. Co mówi artykuł 22p? Mówi o tym, że pomimo zawarcia na fakturze wyrazów mechanizm podzielonej płatności, dokonano zapłaty z pominięciem tego mechanizmu. Wtedy nie można kosztu zaliczyć do kosztów uzyskania przodu w takiej części, w jakiej płatność została dokonana tym zwykłym. Przelewem i tutaj nie ma możliwości złożenia zawiadomienia, wycofania. Tu po prostu trzeba dokonać korekty. Ktoś z Was napisał w komentarzu yy, chyba Iwona, o ile dobrze pamiętam, że powinien powinna firma media teraz zwrócić te pieniądze Bajtlowi, żeby on mógł na nowo dokonać zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności. Nie do końca się to sprawdzi, to znaczy może to wycofać, ale który kontrahent to zrobi i ja bym się zastanawiała, czy sama zapłata, ta pierwsza, już nie stanowi tej konsekwencji, o której mówię tutaj, czyli korekty z dniem 24 lutego. Uważałabym na takie przetasowania pomiędzy dwoma firmami, czyli przelewanie pieniędzy tam i z powrotem, bo pamiętajmy, musimy dokumentować dla urzędników. Skarbowego, z jakiego powodu daną kwotę otrzymaliśmy. Więc tutaj niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności powoduje, nawet gdyby ta biała lista podatników tu była spełniona, czyli nawet gdyby ta treść zadania była taka, że bajter zapłacił na rachunek z białej listy, ale nie w mechanizmie podzielonej płatności, to i tak musiałby dokonać korekty. Z dniem 24. Nie z dniem 24 lutego tu mam błąd, tylko z dniem 8 lutego. Nie wiem skąd mi się ten 24, słuchajcie, tutaj wzięło, chyba po prostu w, w tym ferworze tworzenia. On zapłacił 8 lutego, w związku z tym 8 lutego musi dokonać korekty. I ta korekta znajdzie się albo w kolumnie 10, jeżeli te laptopy są towarem przeznaczonym do dalszego obrotu, bądź w kolumnie 13, jeżeli e, nie są towarem, tylko są Przeznaczone na cele, na przykład biurowe. Oczywiście takiej korekty może dokonać na podstawie dokumentu księgowego, w którym wykazuje w jaki sposób, czego dotyczy, której faktury dotyczy ta korekta. Widzimy, że jest tu pełna kwota kwota dotycząca kosztu uzyskania przychodu wcześniej wrzuconego w koszty, czyli te 18 tysięcy złotych, nie kwota brutto, tylko ta kwota netto. Co ważne, tutaj tą korektę można by było też dokonać nie na zasadzie ze znakiem minus, ale na czerwono, i tu programy księgowe różnie pokazują te korekty, więc i taki, i taki, i, i taka, i taka wersja korekty jest jak najbardziej poprawna. To jak wygląda sam dokument księgowy, na podstawie którego Wprowadzamy do podatkowej książki przychodów i rozchodów taką korektę. Można zobaczyć w temacie, który dodałam: korekta kosztów w podatkowej książce przychodów i rozchodów. Tam możecie gratis sobie ten temat przejrzeć. Wszyscy ci, którzy dostęp do kursu mają, ci, którym się dostęp do kursu skończył, mogą sobie wykupić przedłużenie w cenie 79 zł i sobie ten temat zobaczyć, bądź sam temat, który kosztuje 49 zł. Oczywiście ten temat, temat, ta zagwoska plus pełny temat dotyczący korekty kosztów uzyskania przychodów, bo tam omawiam więcej przypadków, znajdziecie też w y, klubie księgowego, ale ja jakby wyprzedzam fakty, bo oczywiście będziemy sobie zaraz mówić o quizie. Ja się na chwilę przełączę, bo będziemy sobie ten quiz zaraz robić. Chciałam tylko sprawdzić, czy na pewno wszystko jest w porządku, zanim zacznę Wam zadawać pytania. I widzę, że jesteście Natalia, Kinga, Beata, super, cieszę się, że jesteście, Joasia. To teraz sobie zobaczmy, na ile rozumiecie ten temat, to znaczy na ile jakby orientujecie się, kiedy ta korekta jeszcze jest konieczna. Bo tu mieliśmy przypadek, kiedy korekta była konieczna w związku z tym, że nie było zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności. To ja Wam dam taki troszkę podchwytliwy przykład, tylko się znowu muszę przełączyć. Eee, a coś mi się tutaj zwiesiło. Już ok. Macie takie pytanie. Czy firma Beitel musiałaby dokonać korekty kosztów uzyskania przychodu, gdyby na fakturze nie było adnotacji mechanizm podzielonej płatności, pomimo tego, że tam są towary załącznika numer 15, a zawiadomienie zaw NR zostałoby złożone w terminie, czyli nie byłoby problemu odnośnie białej listy podatników? Nie zapłaciłaby firma Beitel mm, w mechanizmie podzielonej płatności, tylko zwykłym, Przelewem i nie ma adnotacji na płatności na fakturze. Co wtedy? Czy ona musi korygować te koszty, czy nie. Poczekam chwilkę i zobaczymy, jaka będzie Wasza odpowiedź. Jestem ciekawa, czy się orientujecie w tym, co tutaj, co tutaj powinien, powinna firma Bytel zrobić. Okej, okay, widzę już pierwsze odpowiedzi. Rozumiem, że tak oznacza, że powinna korygować koszty. Okej. Okay. Mhm. Mm Okej. Okay. Czyli zakładając, że są towary załącznika numer 15, nie ma adnotacji mechanizm podzielonej płatności, ona musi dokonać korekty, tak uważacie? Mhm. Mm To ja Wam wrócę do czegoś jeszcze, jak wpisujecie. Cofnę się na chwilkę do tego zapisu. A dokładniej, już Wam pokażę tego. O, nie tego, nie tego, tego. Już. Pomimo zawarcia na fakturze wyrazów mechanizm podzielonej płatności, Koszty nie zaliczamy w tej części, w jakiej płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. Czytając wykładnie tego przepisu, należałoby stwierdzić, że w takich okolicznościach korekta kosztów uzyskania przychodów nie jest konieczna. Tam nie jest informacja, że faktura zawierająca towary z załącznika nr 15, być może taki był zamysł ustawodawcy. Ale napisał nie zawiera, zawierająca mechanizm podzielonej płatności. Wiemy oczywiście, że na gruncie podatku VAT. Jeżeli zapłacimy nie w mechanizmie podzielonej płatności, tylko e, zwykłym przelewem, a faktura zawierała towary z załącznika numer 15, pomimo tego, że nie zawierała adnotacji, to my ponosimy konsekwencje, tak, solidarnej odpowiedzialności, na przykład. Ne. Natomiast tutaj na gruncie podatku dochodowego jeżeli faktura nie zawiera mechanizm podzielonej płatności, to nie mamy obowiązku korygować kosztów. Tak konsultowałam to z kilkoma doradcami podatkowymi i oni są jednomyślni i ja też stoję na takim stanowisku, ponieważ ten przepis w ten sposób brzmi i tak należy go czytać. E Małgorzata pamięta, że złożenie zaw NR nie rozwiązuje problemu w kwestii mechanizmu podzielonej płatności. Ono dotyczy tylko kwestii złożenia em, tego wniosku, em, tego zawiadomienia SAFNR w kontekście białej listy podatników, nie mechanizmu podzielonej płatności. Ok, to to jest pierwsze pytanie. A Ania mówi, że źle wystawiona faktura. Zgadzam się. Tu sprzedawca poniósłby konsekwencje z tytułu tego, że nie wpisał mechanizmu podzielonej płatności. Wiemy, że jest to zawarte w ustawie o VAT. Natomiast ja mam dla Was jeszcze jedno pytanie. Co by było, gdyby firma, czy firma Bajtel musiałaby dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów, gdyby dokonała płatność w mechanizmie podzielonej płatności, tu odwrócę trochę sytuację, na rachunek spoza białej listy i nie złożyła zawiadomienia za FNR w, w terminie? Czyli warunek dotyczący mechanizmu podzielonej płatności jest spełniony. Faktura zawiera tą adnotację, zapłaciła w mechanizmie podzielonej płatności, ale nie na rachunek z białej listy. Czyli ten rachunek, na który dokonała tej płatności w mechanizmie podzielonej płatności, nie jest na białej liście podatników. I nie złożyła zawiadomienia za FNR, zakładając, że skoro zrobiła w mechanizmie podzielonej płatności, no to już nic więcej nie musi robić. Czy ona musi skorygować wtedy koszty? Jestem bardzo ciekawa, co tutaj myślicie. Ok? Czekam na Wasze odpowiedzi. Mamy lekki poślizg, lekkie opóźnienie, ale już widzę, że jakieś pierwsze odpowiedzi się pojawiają. Czy wtedy bym musiała? Mhm. Ok, ok. Nie musi, mówi Ania. Druga Ania mówi, że musi. Mhm. Jeszcze się ktoś pokusi o odpowiedź. Ja sobie łyknę wodę trochę w międzyczasie. Mhm. Okej, okay, kochani. To chyba mogę powoli tłumaczyć, bo widzę, że większość odpowiedzi jest i są odpowiedzi przeważające na tak. Jest kilka odpowiedzi na nie. Już tłumaczę. Na ten moment sytuacja jest taka, że jeżeli zapłacimy w mechanizmie podzielonej płatności, ale nie na rachunek z białej listy podatników i nie złożymy zawiadomienia za NR, to nadal korekta jest konieczna, aczkolwiek, tak jak Ania wspomniała, jest projekt ustawy, który ma to zmienić w ten sposób, że jeżeli zapłacimy w mechanizmie podzielonej płatności, to nie tylko unikamy solidarnej odpowiedzialności, ale unikamy także z tytułu niezapłacenia na rachunek z białej listy, ale także nie będziemy musieli korygować kosztów uzyskania przychodów. Ale na ten moment, na ten stan prawny, który mamy w tej chwili, ta korekta byłaby konieczna. Oczywiście odpowiedzi, bo tego nie powiedziałam, powinnam o tym wspomnieć: odpowiedzi do, tych, do tego quizu z wyjaśnieniem, z podstawą prawną znajdziecie również w PDF. Możecie sobie te PDF-y wpisywać i pobierać w tej chwili. Ja w międzyczasie jeszcze powiem tyle, że to co tutaj widzicie, podkreślę to jeszcze raz. Odpowiedzi do tych pytań quizowych, pełny temat dotyczący korekty kosztów uzyskania przychodów, w tym omówienie kwestii, co jeżeli jest płata na rachunek wirtualny, co jeżeli mamy umowę abonamentową. To wszystko znajdziecie w ramach tego tematu: korekta kosztów, transakcje gotówkowe, biała lista, mechanizm podzielonej płatności, bo to są te trzy korekty. Oczywiście ta pierwsza z nich jest już starą korektą, że tak powiem, ona już weszła w życie dawno temu. Natomiast biała lista i mechanizm podzielonej płatności są nowe, ale w kontekście tych trzech omawiam y, korekty kosztów uzyskania przychodów. Temat podatkowa książka przychodów i rozchodów lub właśnie w klubie księgowego, klubowicze, którzy już mają dostęp, którzy już zakupili, możecie sobie zajrzeć do panelu y, kursanta i tam zobaczycie, że y, już ten temat na was czeka. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję wam za uwagę dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się w poniedziałek na kwadransie księgowego z tymi, którzy są w klubie księgowego. Resztę zapraszam na zagwostkę za dwa tygodnie. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.